To jedna z najgorętszych premier motoryzacyjnych tego roku. Wyrazisty, przestronny, z modnym dwukolorowym nadwoziem. Taki jest właśnie nowy Opel Crossland X. Samochód bardzo kompaktowy, mniejszy, krótszy od Astry o 16 cm, ale wyższy o 10 cm. Bardzo ciekawa stylistyka, przód taki charakterystyczny dla Opla, ale również ciekawe stylistyczne rozwiązania, kolorowy dach, trzy możliwości, można powiedzieć taki dach trochę unoszący się. Crossland X jest modelem typowo miejskim. Kierowca i pasażerowie siedzą wyżej, co przekłada się na dobrą widoczność. Crossover wyposażony jest w wiele systemów ułatwiających jazdę. Wiele ciekawych rozwiązań, technologicznie ciekawych, pozwalających na bardziej komfortowe i bezpieczne podróżowanie. Utrzymanie w pasie ruchu, informacja o potrzebie awaryjnego hamowania i rozpoczęcie tego hamowania. Przed kierowcą wyświetlane są najważniejsze informacje, tak zwany wyświetlacz head-up, który również pozwala lepiej skoncentrować się na drodze przed samochodem. No i oczywiście non-stop, 24 godziny na dobę, opieka asystenta OnStar, który czuwa nad bezpieczeństwem, ale jeśli jest taka potrzeba, również dla nas zarezerwuje hotel. Niewątpliwą zaletą tego crossovera jest duży jak na tę klasę samochodów bagażnik. 410 litrów to podstawowa wielkość tego bagażnika, to już jest dużo, ale można przesuwając tylne fotele o nawet 15 cm zwiększyć do 520 litrów. To już jest wielkość typowa dla kombi, a składając tylne kanapy daje nam to 1255 litrów. Ogromna przestrzeń do zagospodarowania. Niemiecki crossover będzie oferowany z pięcioma bardzo nowoczesnymi silnikami charakteryzującymi się wyjątkowo niskim spalaniem. W Oplu Crossland X dostępne są silniki 3 i 4-cylindrowe, benzynowe, o mocy od 81 do 130 koni, silniki diesla od 99 do 120 koni. Również będzie dostępna wersja z instalacją gazową, oczywiście montowaną fabrycznie. Crossland X pojawi się w salonach w drugiej połowie czerwca. Podstawowa wersja będzie kosztowała 59 950 zł.